Szóste zajął zawodnik z numerem startowym 125, Michał Sokalski z klubu Tytan Ostrołęka. A więc gospodarz dzisiejszych zawodów, dyplom Męcza, Tadeusz Zalewski, fitness autorytykalny. Na miejscu piątym zawodnik startując z numerem 109, Maciej Wróbel, Olimp Zawrze. Puchar z rąk Waldemara Nola. Dyplom oczywiście. Na miejscu, proszę Państwa, czwartym. Okej, a czy będziesz pokazywał jak... Na miejscu czwartym uplasował się zawodnik z numerem 99, Marcin Gandyk, Olimp Zawrze. I nagrodę rzeczową oraz dyplom wręcza przedstawiciel firmy Aminostar, pan Marcin Kotaś, szef sprzedaży. Gorące brawa dla sponsora, dla zawodnika. Proszę Państwa, miejsca na podium. Na miejscu trzecim numer 66, Piotr Tajs, Goliat Głogów. Brązowy medalista mistrzostw Polski i tutaj jeszcze proszę Państwa medal, brązowy medal mistrzostw Polski wręcza pan Paweł Wilebor, prezes związku, a puchar tradycyjnie Waldemar Nol, klub Tytan Ostrołęka, spółka organizator zawodu oraz nagrody rzeczowe od firmy Fitness Autoryty Gdańsk, pani Renata Kazlowska i pan Tadeusz Zalewski. I za chwilę proszę zawsze zupełnie jasne. Kategorii na miejscu drugim, startujący z numerem 124, Dawid Dałasik, Winogrady Poznań. Srebrny medalista mistrzostw Polski, srebrny medal wręcza Paweł Wilebor, prezes Polskiego Związku Kulturystyki Fitnessu Zdrowia Siłowego. Waldemar Nol, klub Tytan Ostrołęka, jeszcze dyplom z rąk przedstawiciela firmy Aminostar, a nagroda rzeczowa od firmy Fitness Autoryty, głównego sponsora, wręcza pani Renata Kazlowska, Fitness Autoryty Gdańsk. I proszę Państwa, mistrzem Polski w tej kategorii w roku 2009 został Robert Majewski, klub Sanów Legionów. Jeszcze nagrody rzeczowe, firma Fitness Autoryty Gdańsk, główny sponsor zawodów pani Aneta Kaznowska, dyrektor sprzedaży oraz Tadeusz Zalewski, założyciel i właściciel firmy, redaktor naczelny.